Witam w Remnancie po raz kolejny. Robimy sobie tutaj z gościem drugiego dungeona. Zobaczymy, polosowało nam jakiegoś gracza, który, bo mamy jeszcze trzeciego, który widać ogarniają. Także będę za nimi się trzymał. Chłopaki tu lecą na dzidę, mają wszystko obcykane, co jak robić po kolei. Gra jest fajna, powiem wam, naprawdę jest warta ogrania. Jeżeli nie mieliście okazji, to polecam, bo chodzi na Steam Decku bardzo dobrze od kopa. To niestety zatruwa. Będziemy bardzo szybko levelować z nimi. Podejrzewam. Oho. Ło. Już jestem umierający. Ten gościu widzę, że poszedł robić co innego. Nie wiem, czy tu idziemy. Ups. Zaraz podniosę, tylko musi opaść ta chmura. Ja niestety, jak go podnoszę, zużyłam swoje życie. Nie wiem, czy mam coś na plecy, to nie wyjdzie. O! Zauważyłem go. Mamy następnego grubasa teraz. Muszę patrzeć na plecy, bo tu są takie momenty, że na plecach wychodzą niestety. Potrafią się teleportować. Bardzo szybko lewale lecą, widzę teraz. Może ja w poprzednim odcinku pomyliłem te dungeony z poprzednimi. Tu będzie chyba boss, to będzie dosyć ciężkie. Taki na małej przestrzeni po schodkach będzie boss, podejrzewam. To może być problem. Ale spróbujemy.
już tej gry nie pamiętam, mówię, to było dawno, jak żeśmy z nią grali, także... Ale bardzo fajna, polecam. Tu jest ognisko, tu można sobie przysiąść. Uzupełnić sobie... Można sobie uzupełnić wtedy te fiolki z życiem. No i co, próbujemy bossa. Widzicie, podobieństwo jest takie jak w Dark Soulsach. Też wchodzicie przez mgłę. A, to jest ten gościu, co biega z mieczem. Okej, myślałem, że to jest taki inny. Widzę, że on się zajął tymi krzykami. O, zapomniałem, że tu są te... Nie, idę go podnieść. Dobra, pan. Tamten jednak robił robotę, gościu, widać, że mocny. Ale arenki są fajnie zrobione, w ogóle jest fajny klimat, są różne lokacje, różne różniste. Dobra, wejdźmy tutaj, bo oni coś pewnie wiedzą, gdzie tu się zbiera. Że poszło szybko, ale wierzcie mi, że ogólnie bardzo trudne to jest, samemu jest ciężko, bo oprócz tego bossa, który nas ciągle gania, to jeszcze są, wiecie, te mobki, które wybuchają, nas zatruwają. I tak połowę życia straciłem. No już chyba teraz idziemy do wyjścia. Myślę. Widzicie, mam jakiś status śmiertelny tego zatrucia, on bardzo powoli schodzi. Więc jakbym dłużej przebywał, to napełniłbym się ten pasek, więc zacząłby mi uciekać życie mocniej. I pewnie zaraz bym zginął. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy trzeci odcinek z Remnanta. Pewnie jeszcze do niego wrócimy i do miłego zobaczenia.